Karobu, drugi tu baza, to uciekoczył. Kawa, słyszycie? Nie słyszę, powtórz, powtórz, gdzie jesteście, odbiór? Słyszycie, słyszycie! Pierwszą poważną próbą bycia w zimie, na zimą w wysokich górach, to była warszawska wyprawa na Noszak, czyli najwyższy szczyt w Afganistanie, 7400, tam kilkadziesiąt metrów, ale to był rok 73. Na tej wyprawie, to była co prawda akademicka wyjazd, ale dołączono właśnie Andrzeja Zawadę i między innymi Tadeusza Piotrowskiego. No i okazało się, że w lutym, chyba 13, udało im się wejść na szczyt. No, warunki, jak książkę Tadeusz napisał, gdy krzepnie rtęć. No więc to samo mówiło już za sobą, a to jest tylko 7400. Kolejnym wyjazdem, który można by uznać już z jakimś zamysłem Andrzeja Zawady, to był oczywiście w 74 roku wyjazd na Lhotse. Ale tak naprawdę to była wyprawa jesienna, tylko opóźniła się ze względów tam kłopotów na granicach o 2 miesiące. No i działali, w związku z tym dostali zezwolenie, żeby działać do końca grudnia. I 25 grudnia też Stadzień Piotrowski z Heinrichem, z Zygą Heinrichem i Andrzej Zawada osiągnęli na Lhotse 8250. No i potem już było wieloletnie starania o to, żeby w ogóle uzyskać zezwolenie na działalność zimą. Początkowo władze Nepalu i potem Pakistanu traktowały to niejako próbę obejścia, bo wtedy na Everest, najwyższy szczyt ziemi, nawet była 10-letnia kolejka, ponieważ jedno lub dwa zezwolenia wydawano rocznie. Dla tylko jednych, dwóch wypraw, powiedzmy. No i w związku z tym utworzyła się 10-letnia kolejka wypraw narodowych, nie tak jak teraz, prywatnych czy indywidualnych. I potraktowano trochę to jako próbę ominięcia tej kolejki, no bo zimą póki co nikt o taką aplikację nie składał. No i to zajęło parę lat. Muszę przyznać, że tu zarówno działalność ambasadora Andrzeja Wawrzyniaka w Nepalu, jak i działalność MSZ-u, jak i naciski tu ze strony naszych władz doprowadziły do tego, że po przygotowaniu takich przepisów szczegółowych, bo nawet władze się nie bały o nas, uznając, że my będziemy przygotowani, tylko o tych szerpów, tych wynajmiemy, no żeby nam choćby donieść ładunki do bazy. A to jest jednak kilkaset osób. No i skończyło się finalnie to w ten sposób, że Andrzej Zawada, przygotowując wyprawę, mieliśmy już zezwolenie na nową drogę na południowy filar, która miała ruszyć wiosną 80 roku. I dokładnie na początku listopada, chyba 12 listopada, przyszła pierwsza jeszcze nieoficjalna informacja od ambasadora Wawrzyniaka, że będzie prawdopodobnie zezwolenie na zimę. No i zezwolenie opiewało od 1 grudnia do końca lutego. Więc oczywiście tylko dzięki temu, że była przygotowywana już wyprawa wiosenna, mogliśmy się tak szybko zebrać, ale i tak pierwsza grupa wyjechała dopiero chyba 7 grudnia, wyleciała z Polski do Nepalu. Jak weźmiemy oficjalny dokument, który otrzymaliśmy od Ministerstwa Turystyki Nepalu, mamy od 1 grudnia do 28 lutego. Natomiast w czasie takiego briefingu przed wylotem z Katmandu poprosili nas, żeby wyprawę do góry kontynuować do 15 lutego, a potem już tylko zejść. Chodziło o to, to był nacisk szerpów. Chodziło o to, żeby oni mogli zejść, odpocząć i na wiosenną wyprawę, gdzie już przyjeżdżali kierownicy wcześniej do Katmandu, móc się zapisać i uzyskać kolejną pracę. Wydawało nam się, że to nie jest mniej ważne, prawda, to nieistotne. No a potem już w trakcie wyprawy okazało się, że ta data jest trochę coraz sztywniej utrzymana. No i to oczywiście anegdotka, bo pamiętamy, że po wyprawie Messner powiedział, no nie, czy wiadomo, czy te polskie wejście się należy liczyć. Nie, że nie byliśmy na szczycie, bo na to mieliśmy niezbite dowody. Natomiast złamali regulamin, czy tam przepisy nepalskie. No i na to już przygotowany był Józek Nyka, nasz wtedy redaktor naczelny Taternika. Na zjeździe UEA tam w Szwajcarii wysłuchał najpierw Messnera
I potem miał już dokument, powiedział, to zależy, mówi, zima jest zimą, ale to zależy od decyzji administracyjnej danego kraju. No i na to wyciągnął kopię dokumentu, który był oficjalnym potwierdzeniem wejścia. I było tak, oni mieli przygotowany w Nepalu, w Ministerstwie Turystyki, albo było napisane albo autumn, albo spring, czyli wiosna lub jesień. I 1-9 był już na stałe. No i tylko dopisywali 80, 81, 82. Wyciąga ten dokument i jest 17 luty, przekreślone wiosna i jesień, ręcznie napisane winter i 1980. No więc jak to pokazał, rozdał uczestnikom, Mester zamilkł i o tej pory już tylko chwali polskich himalajstów. Dla mnie to już była miałem 28 lat, ale to była już czwarta wyprawa w Himalaje. Bo ja byłem już po wyprawie na Shispae, pierwsze wejście, po wyprawie na Gasherbrumy, nową drogą i po wyprawie na K2 i na Manaslu, przepraszam, piąta wyprawa. Także ja już byłem uznany za doświadczonego. Nie pasowała zima, także ja od razu Andrzej Zawada wrócił taką ankietę, kto chce na latem, kto woli zimą. No i powiem szczerze, że wszyscy poza kierownikiem i jego zastępcą, wszyscy uczestnicy tej pamiętnej wyprawy jesienno-zimowej na lotce zapisali się na wiosnę, a część tylko na zimę. Rzeczywiście, Krzysio był na trzeciej rezerwie, ale jeden z uczestników zrezygnował z powodu jakiejś tam choroby. Drugiemu żona nie pozwoliła. No i nagle Krzysio na tydzień przed wyjazdem dostał telefon od Andrzeja. Krzysiu, jesteś na liście, pakuj się, wylatujesz. Cały bagaż wtedy, pamiętam, podpisałem jeszcze bez pokrycia czek na 13 milionów złotych, tamtych złotówek. No więc można to dzisiaj powiedzieć, że to było 1 300 000 obecnych złotych, ponieważ cały bagaż, już nie było czasu, żeby posłać statkiem czy samochodem, tylko trzeba było przewieźć samolotem. I Lufthansa z Okęcia wywiozła w sumie 6,5 tony sprzętu i to był największe cargo do tamtego momentu lotniska Okęcie. I to kosztowało bardzo dużo. Ale problem polegał na tym, że samolot leciał najpierw do Frankfurtu, potem drugi samolot do Delhi i małymi samolotami przewożono bagaże na lotnisko Katmandu. No i jak żeśmy zobaczyli, jak te bagaże są przechowywane na lotnisku w Katmandu, to była po prostu potężna góra bagaży, gdzie były telewizory, lodówki, no wszystkie dobre, a których w Polsce nawet wtedy nie było. No to cały czas od rana do wieczora żeśmy tam czatowali, żeby wyłapywać od razu nasze bagaże, żeby nie uległy zniszczeniu w tej masie innych dóbr na lotnisku. My mieliśmy 4 zatrudnionych szerpów, ale to tak jak teraz szerpowie wyprzedzają wyprawę, to wtedy uczestnicy wyprawy, oni mieli jeszcze doświadczeń. My musieliśmy całą drogę znaleźć, wynaleźć, zaporęczować i dopiero wtedy oni nam pomagali w wynoszeniu bagaży. Nawet wczoraj oglądałem film, gdyby to nie był Everest. I widzę taką sytuację, że jest próba powtórnego założenia, bo nam zniszczył wiatr obozu trzeciego, i jak widzę z obozu drugiego, lodowiec powyżej, i liczę 8 osób. I co najmniej 2 osoby jeszcze musiały być w obozie drugim. Czyli krótko mówiąc, przy pierwszym błysku pogody wyruszali praktycznie wszyscy, którzy byli i mogli pójść do góry. Ja to nazywam, że chodziliśmy wtedy nie szeregowo, tylko równolegle. Latem chodzi się właśnie szeregowo. No bo jest więcej dni zdecydowanie pogodnych od tych złych. Zimą proporcje są dramatycznie odwrotne. To w związku z tym, jak tylko jest pogoda, trzeba ruszać całą ekipą. I wtedy żeśmy to intuicyjnie niejako czuli i to robili. Jeżeli byś sobie zobaczyć na skład, to były tak, 4 osoby były wspinaczy z Zakopanego. 2 Kakusów. 2 z Łodzi. Część z Warszawy, 2 z Poznania, tak? Także niejako te dwójki już automatycznie się tworzyły, no bo znajomi, którzy stworzyli jakieś zespoły już i w tych górach, i w Tatrach, i w Alpach,
automatycznie dobijały się do takiej dwójki. Ale no, Krzysiek Wiliński, który w ostatniej chwili w zasadzie nie miał swojego stałego partnera, no to bardzo rozsądnie, no wiadomo, że kierownikiem sportowym i takim najbardziej doświadczonym, z największym, powiedział, autorytetem był właśnie Heinrich. No to do grupy, do Zygi się dołączył, tak? A ja miałem swojego partnera, z którym się spinałem i na Shispae, i na K2, i na Manasu, czyli Janka Cholnickiego-Schulz, no więc tworzyliśmy tą parę. Także potem to się zmieniało oczywiście, bo różne osoby z różnych powodów zdrowotnych wypadały, czy już nie mieli, powiedziałbym, tyle energii, żeby pójść do góry. Także w końcu, w końcowym tym etapie Walek, Fiut i Krzysiek Wilicy była jedna para, a druga to ciągle ja z Jankiem Cholnickim. Na końcu Janek Cholnicki zachorował, Walek szedł do bazy, no więc zostaliśmy we dwóch. Także w obozie długim żeśmy zdecydowali zupełnie samodzielnie, mieszkając z naszymi partnerami w oddzielnych namiotach. Oni zdecydowali schodzić, a my postanowiliśmy zupełnie niezależnie od siebie zostać. No i wtedy już nas przeprowadzili do jednego namiotu, żeby po dniu odpoczynku ruszyć do góry. My wtedy my widzieliśmy, że ponieważ podchodzi się północną ścianą Lhotse, a potem no, drogą, która jest zasłonięta od słońca. I widzieliśmy, że jeżeli świeci słońce, nawet przy niskiej temperaturze, to jednak odczuwalność, powiedziałbym, poczucia ciepła jest zdecydowanie lepsza, tak? Wszystko niby się jest zimne, ale nagrzewa się nasze czerwone kurtki puchowe. I my wychodziliśmy, mieliśmy zasadę, żeby jednak wychodzić, i nie mieliśmy jeszcze tak dobrych butów jak teraz. Więc już wcześniejsze dojścia do obozu trzeciego pokazywały, że zbyt wczesne wyjście powoduje, że szybko marzniemy i marzną nam nogi i trzeba się rozgrzewać, zatrzymywać, więc to wcale nie przyspieszało. Także my z obozu czwartego z Krzysiem żeśmy wyruszyli dopiero 15 po siódmej. Czyli już wtedy, kiedy pojawiło się, może nie słońce, ale zaczęło się widno robić. No i wejście na szczyt no, łatwe nie było, ale było bardzo, powiedziałbym, racjonalne. Bardzo racjonalne. To ja ciągle powtarzam, że to na szczyt wybrało się dwóch inżynierów. Myśmy zdecydowali, żeby nie brać, co byłoby logiką, dwóch butli tlenowych, tylko po jednej, bo każda butla dodatkowo ważyła 7 kg. I tak mieliśmy ciężko, bo do tego eduktor, maska, rzeczy takie, które mieliśmy w plecaku. I wiedzieliśmy, że taka butla starcza mniej więcej na 7 godzin. Więc mieliśmy świadomość, że na szczyt, jeżeli wejdziemy, to tam nam się skończy tlen, no i trzeba będzie schodzić bez dodatkowego tlenu. No ale uznaliśmy, że to jest logiczniejsze, że szybciej pójdziemy z jedną butlą niż dodatkowo obciążeni. Także ja pamiętam, na but jest nadkręcony eduktor. I tam można spojrzeć dopiero, ktoś musi partek spojrzeć, jak ta szybkie tlen schodzi. Tu mamy regulację tylko taką, tą podstawową, za ile litrów na minutę. Wysokościomierz, wtedy nie było, pamiętam, nie było przecież Dopplera, tak? Nie było żadnego GPS-ów, nie było telefonów satelitarnych. Także ja miałem zegarek w kieszeni, takiej zewnętrznej i w drugiej wysokościomierz. I powiem szczerze, cały czas, Krzysztof zresztą też to wtedy wiedziałem, że tak robi, liczyliśmy, jak szybko, ile metrów w pionie robimy na godzinę, jak szybko zużywa się tlen, o której być może będziemy na szczycie, to wszystkie te trzy, powiedziałem, jak szybko nam spada tlen w manometrze. Tak? I to wszystkie te trzy elementy ciągle w mojej głowie pracowały, żeby ocenić, jakie są szanse wejścia na wierzchołek. Byliśmy absolutnie przekonani, absolutnie, że szczyt uda się wejść i uda się zejść, że to się zakończy sukcesem. Po prostu myślę, że była potrzebna do tego taka wiara, w sens tego, co się robi i taką olbrzymią motywację. No i myślę, że to, co padło ze szczytu, co przecież jest nieprzypadkowo tytułem tej książki. Gdyby to nie był EWS i proszę zauważyć, to są jeszcze, wywalczyłem wydawnicy, żeby pojawiły się te trzy kropki. Bo to jest początek wypowiedzi mojej ze szczytu, kiedy mówię... Na ostatnim odcinku wyjazdu
strasznie wiało. Strasznie wiało, naprawdę. Gdyby to nie był wyjazd, to byśmy chyba nie weźli odbiór. Także świadomość no, wykonanej pracy przez cały zespół w Polsce, tam na miejscu, naszych, powiedziałbym, wszystkich tych marzeń, no to skumulowało się wszystko w naszych dwóch osobach. I wszyscy tam na dole, jakby mogli, to by nas, prawda, podnosili tam, ale no, pozostawało im tylko nas motywować. Także czuliśmy ogromną motywację, taką pozytywną. I pamiętam wtedy tą rozmowę wieczorną z obozu czwartego i kazałem szczególnie pozdrowić Hejsia Dmocha, który jest taki bardzo uczuciowy i, prawda, zresztą jak na filmie to widzimy, że on tam, my tu rozmawiamy z Everestu, ze szczytu, oni się wszyscy cieszą, a Hejsio siedzi z boku i płacze. Co słyszycie? Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście, odbiór? Leszczycie! Zimu! Pracy! Hura! Na szczycie! Halo, baza, są na szczycie! Na szczycie zjedliśmy plecaki, także zakończyliśmy butle, żeby oszczędzać tlen, bo troszeczkę go jeszcze zostało na jeszcze godzinę zejścia, może mniej. Robimy zdjęcia. Mi udało się zrobić jedno zdjęcie. Potem zamarzła migawka. Krzysiu zrobił tylko jedno zdjęcie, na którym nic nie widać, bo jest takie rozmazane, dlatego że jak wyjął, okazało się, że był zaszczelniony obiektyw. No to dmuchnął na to. No to jeszcze gorzej popsuł. Przetarł paluchem. No i tyle wyszło, że ja jestem taką rozmazaną plamą na szczycie. A Krzysiu ma dobre zdjęcie. No i okazało się, że na szczycie jest ten taki resztki wyniesionego takiego trójnogu przez Chińczyków 5 lat wcześniej. I tam zobaczyłem, że w środku, bo to jest taka rucha aluminiowa wystawała tylko, że jest coś. Wyciągam ofoliowana kartka z ostatniego wejścia, tego, który zginął po drodze. Na 25-leciach mieliśmy uroczystości w Centrum Olimpijskim. W tym roku już powtarzamy, kolejne 40-lecie będzie w Centrum Olimpijskim. Przekazałem tą kartkę do muzeum. 25 lat była u mnie w dokumentacji. No i powiesiliśmy jeszcze termometr, taki minimalno-maksymalny, i powiesiliśmy różaniec. No to jest w ogóle, według mnie akurat historia dokładnie na film, co prawda tytuł już jest wykorzystany, Historia jednego różańca. Tak, bo to był różaniec, który dostaliśmy od matki Staszka Latały. Jakbyśmy się pakowali w magazynie wyprawę, to przyszła matka Staszka Latały, który zginął na lotce 6 lat wcześniej. No i powiedziała, że jak było tu pierwszy przyjazd papieża do Jana Pawła do Polski, do Warszawy, miała króciutko możliwość spotkania się z nim, dostała ten różaniec i przyniosła, żebyśmy go wynieśli najwyżej jak się uda. No bo Staszek Latało został to pochowany w Szczelinie. No udało go się donieść aż na szczyt, bo tam był takiego pakietu szczytowego załadowany. Na wiosennej wyprawie Andrzej bardzo dbał, żeby nie Polacy byli pierwsi wiosną, tylko Baskowie. No i na szczycie okazało się, że jeden Bask szerpał. Szerpa oczywiście wziął termometr, Bask wziął różaniec i znieśli to do bazy, to jest kolejny dowód, że byliśmy na wierzchołku. 3 lata później spotkaliśmy się z tym Baskiem w Katmandu i on mówi, że to był dla niego wspaniały pamiątka, bo swojej bardzo takiej wierzącej katolice matce podarował ten różaniec. Nie dość, że papieski, to ze szczytu Everestu. No i 2 lata temu z kolejną dostałem informację o różańcu, bo mama Baska zmarła i różaniec został przekazany do Muzeum Himalaizmu w Hiszpanii. Także spokojnie można by niejako opowiadając historię Everest, czy różańca, pokazać historię wejść na Everest. Mieliśmy pełną świadomość, że no, wejście jest wejściem, ale trzeba zejść. Potem to bardzo pięknie opisał Alek Lwow, tak? Że trzeba, żeby zwyciężyć, trzeba zejść. Więc mieliśmy taką świadomość, że szczyt to jest mniej niż połowa drogi, tak? Że to musimy te emocje na razie odrzucić i po prostu skupić się na zejściu. I to bardzo mocno wtkwiło w nas to przeświadczenie. Pamiętam te słowa Andrzeja Zawady, który się tam z nami rozmawiał,
uważajcie chłopcy, uważajcie w zejściu. A ja z takim zawieszeniem głosu, przecież nie grałem to jako aktor, tak? Mówię, do zobaczenia, Andrzej, do zobaczenia. No i zaczynamy schodzić. Na wierzchołku południowym, czyli tylko 80 metrów niższe od głównego wierzchołka, skończył nam się tlen. Także musieliśmy, no, żeby mieć trochę lżej, wyjęliśmy te buty, odkręciliśmy reduktory. I żeby mieć jasność, do odkręcenia reduktorów był potrzebny klucz francuski. Także cały czas ja nosiłem z sobą klucz francuski do butli, żeby ten reduktor odkręcić. No i zostawiliśmy butle wbite na wierzchołku południowym w śniegu. Także od tego momentu schodziliśmy bez tlenu, co oczywiście narastał dług tlenowy. No, to była zima, więc szybko robiło się szarówka, a potem ciemno. No i przy tym wietrze żeśmy taką największą obawę mieli o to, czy namiot na południowym, na południowej przełęczy, czy to miejsce dla nas bezcenne, czy jest, czy nie zostało. Obciążyliśmy go co prawda pustymi butlami, sprzętem, ale choćby ozdarcie tego, czy kompletne ozdarcie tego namiotu, byśmy po prostu na przełęczy spędzali w temperaturze minus 40, słabo wykwapowani jednak, pod gołym niebem. A namiot jest jednym z takich cudownych wynalazków ludzkości. Tak? To tylko jest niby płachta, a okazuje się, że oddziela od tego zewnętrznego zimna. Jeżeli się maszynkę rozpali w środku, to przez ten moment jest dużo cieplej i daje się przeżyć. Także to była nasza obawa, ciągłe myślenie. A Krzysztof tak, on miał nie tyle nadmrożenia, ale on w poprzednim roku na wyprawie nadmroził nogi. Miał przycięte, założone przeszczepy na te duże paluchy. Buty mieliśmy magnej jakości, bo były ciepłe w miarę, natomiast były za miękkie. To bardzo utrudniało zejście, bo całe obciążenie szło na stopy. Także on pewne fragmenty bardziej pionowe musiał pokonywać tyłem. Wtedy profesor Jaworski prowadził takie badania, dzisiaj myślę, że byłyby jeszcze bardziej zasadne, czyli zanieczyszczenia metalami ciężkimi na lodowcach i najwyższych punktach szczytów, znaczy na tych wysokich szczytach. Także dostaliśmy taką bardzo, powiedziałbym, czystą torebkę sfoliowaną z ziplockiem i musieliśmy znieść trochę ze szczytu śniegu. No i wzięliśmy też, powiem, sporo z kilogram takich drobnych kamieni, które udało się gdzieś tam wyłupać. Dzięki temu, że na szczycie bardziej silno wiało, śniegu nie było, bo latem już wszystkie drobne kamyki zostały zniesione przez poprzedników. A jak latem wchodzili, to były pod śniegiem. No my nie mieliśmy tyle śniegu na samym wierzchołku, w związku z tym znieśliśmy. I po zejściu do bazy, w czasie tej uroczystej kolacji, każdy z uczestników wyprawy dostał kamyk z Everestu. Muszę powiedzieć, że znowu, też muszę to Państwu pokazać, bo to jest na filmie, kiedy my autentycznie schodzimy do bazy, czyli dwa dni później, 19. I podbiegają, nie podchodzą, podbiegają do nas chłopaki i rzucają nam się na szyję. Naprawdę absolutnie wzruszający moment i wtedy, i teraz, i jak oglądam ten film. Po prostu to była autentyczna, ogromna, przeogromna radość. No musieliśmy szybko się zwijać, także my schodząc 19, chyba 20 musieliśmy już zorganizować, już była zamówiona karawana, szerpowie z jakami, jakich szerpami może, tak. I pakowaliśmy się i 21 schodziliśmy już w dół. Także w magazynie wszystko, co było najlepsze, wyniesiono już, bo koniec wyprawy. Nie tyle upieczono, co mieliśmy z sobą przygotowane w wojsku takie duże puszki dwukilogramowe ciasta. I to były ciasta babka piaskowa, makowiec i keks. No i z tej babki piaskowej Rysio Dmok zrobił nam torty. Te słynne torty, które
na wierzchu z tej babki jasnej było polane rozpuszczoną czekoladą i na wierzchu były wycięte literki właśnie z tej jasnej babki. Everest Krzyś i Everest Leszek. Także dostaliśmy po torcie do wspólnego zjedzenia. No i w czasie kolacji któryś z kolegów zaraz, a przecież dostaliśmy od ambasadora Wawrzyniaka dwa szampany. Szampany. Sowiecko-jigrysto i pewno, żadne szampany. No i kucharz został posłany oczywiście do magazynu, przynosi, z atencją otwieramy, a tu nic. No po prostu były zamarznięte. Więc zamiast kubełka lodu poprosiliśmy o kubełek wrzątku i dało się wtedy po rozłożeniu wypić ten płyn, który był nazwany wtedy szampanem. No nie, wtedy przecież była jedyna telewizja, prawda? Czy może program pierwszy, program drugi. Nie było żadnych przecież innych stacji. Także to nie było tak. No poza tym Polska wtedy już miała trochę inne kłopoty, tak? No półki prawie półpuste. My żeśmy wrócili 7 marca. No a przecież już lipiec i sierpień się zbliżał, także nie było tak dobrze. Ale pamiętam jedną sytuację. Przecież nie miałem wtedy samochodu. Podróżowało się tramwajem w takiej niebieskiej kurteczce błyszczącej. Jadę tramwajem i taka... Wtedy mi się wydawała starsza pani, prawda? No tak pewnie po 40. Podeszła, wzięła mnie tak za guzik. Panie Leszku, czy mogę chociaż potrzymać? Prawda? No, spłoniłem się oczywiście, ale powiedziałem tak, proszę bardzo. Także nie, to były i miłe chwile, ale czy byliśmy celebrytami? Myślę, że w dzisiejszym rozumieniu nie, jednak to były trochę inne czasy. Poza tym osiągnęliśmy coś. To nie był niby sukces, to był autentyczny sukces, no, o którym mówiła cała Polska. Mieliśmy mieć przyznane złote krzyże zasługi albo oficerskie. Znaczy tak, krzyże kawalerskie albo oficerskie. No ale okazało się, że ten krzyżyk przy różańcu rozmiaru krzyża z Giewontu. W związku z tym medale zostały, już nie byliśmy przywitani przez towarzysza Edwarda Gierka, co było planowane. Tylko w ministerstwie przez Mariana Reczka, czyli ministra, no, powiedziałbym, dzisiejszego ministra sportu. No i daliśmy złote krzyże zasługi, które były najwyższymi niechlebowymi tak zwanymi. Następne już by były z dodatkiem do emerytury. Potem oczywiście już nieważnione. No ale to czy to było dla nas ważne? Dla nas ważna była ta świadomość, że jednak zrobiło się, tak jak przy wypadku, mieliśmy. Większość z nas miała świadomość, że to będzie historyczna wyprawa. Nie dlatego, że na Everest, tylko że w ogóle pierwsza działająca oficjalnie zimą w Himalajach. I czy się to by udało, czy nie, to ona by pozostała pierwszą próbą. Tak jak pierwsza do tej pory, przecież mamy film i mówi się o pierwszej próbie zimowej na K2. No i Andrzej Zawada zawsze, jak go dziennikarze pytali, no przed wyprawą, panie Andrzej, powinien. Pierwsza wyprawa w góry, w Himalaje i od razu najwyższy szczyt, i to 8000 i to najwyższy. No i Andrzej, ja tu zawsze próbuję naśladować głos Andrzej mówi, no proszę państwa, no mówi, to jest szanse wejścia zimą na 8000 są minimalne. To jak mamy nie wejść, to niech mówią, że nie udało nam się wejść na Everest. Prawda? I to była jego odpowiedź. Maksymalista. No, powiem szczerze, jak młodzież, już ta wspinająca się nawet na pokazie filmu, gdyby to nie był WS jest, to tak potem widzę, no powiedziałbym, że pomijając wszystkie inne uczucia, no prawie, że przerażenie. To w takim sprzęcie też można było wejść na WS? No nie, zmian jest bardzo dużo. Przede wszystkim, no oczywiście puch został, ubrania puchowe pozostały głównym ubiorem. Ale to były czasy, jeszcze nie było polarów, także spinaliśmy się w wełnianych spodniach i w wełnianych swetrach. Na szczęście już zrezygnowaliśmy z bawełny, która jest fatalna, bo nie schnie. Już były jakieś pierwsze takie tetrowe z pieluch czy tego materiału ubrania, te przeciwpotne. Marnym elementem były buty, bo były co prawda w miarę ciepłe, ale za miękkie, jeszcze niedopracowana konstrukcja. No raki, które nie były jakimiś automatami. To były raki, co trzeba było przywiązywać metodą, to się nazywało abałakowa, taśmą do sknotów, do lamp naftowych.
przywiązywane były do buta. No i co było kłopotliwe, że tak naprawdę rozsupłanie tych węzłów przy zamarzniętej, powiedziałem, nabitym śniegu, no, było niemożliwe. Po prostu trzeba było mieć nóż i ciąć to i potem kolejna taśma, także nosiło jeszcze zapaszoną taśmę. No, z takich rzeczy, które były bardzo dokuczliwe, no to te ciężkie radiotelefony. To były polskiej produkcji Klimki, bardzo dobre jak na tamte czasy, ale z kolei duży, dwa prawie kilogramy ważące, dodatkowo pół kilogramowa bateria, która zawsze była wyjmowana, chowana, trzymana w innym miejscu, najcieplejszym. No i antena, która była przekleństwem, bo to były dwumetrowa antena, 4 razy po pół metra. Czyli trzeba było wyjąć, zdjąć grube rękawice, żeby to poskręcać. No i stąd stosunkowo rzadkie łączności. Myśmy ich połączyli tylko przed wyjściem ze szczytu i dopiero jak ja się znalazłem po raz wtórnie do bazy, a chłopaki w bazie i obozie długim umierali ze strachu, co się z nami dzieje. To oczywiście sprzęt jest lżejszy, cieplejszy, bardziej efektywny, lepiej chroniący przed zimnem i przed wiatrem. No, nie mówię, że może i mentalność się zmieniła, ale o tym, żeby nie, powiedziałbym, nie deprecjonować współczesnych himalajstów, nie będę mówił. Zyga Heinrich relacjonuje, mówi to tak, no przynieście więcej konserw, może rybnych, może taką, wiesz, warzywnych, może te golonka albo boczek na warzywach, no i cukru, także nie było lefilisatów. Także staraliśmy się oczywiście no, jeść to, co to tamtą na tej wysokości, mówiąc krótko, wchodziło i co było stosunkowo najlżejsze, no i co dawało się przywieźć z Polski, bo cała żywność była z Polski przywieziona. Do kraju produkujących, będę światowymi potentami w produkcji ryżu i cukru, czyli Pakistan, Indie i Nepal, taniej było zawieźć żywność z Polski niż kupić tam na miejscu. To oczywiście bez sensu, no ale... Ale tak, takie były czasy, takie były relacje, powiedziałbym. Wtedy się pieniądze dzieliły na złotówki i pieniądze, czyli dewiz. Najlepiej by było, żeby każdy swoją łyżkę nosił ze sobą. Zyga, czy my jesteśmy przed pierwszą wojną światową? Zyga, to co ty proponujesz? Kazałem kupić 200 łyżek, to ja z tej cholery ma pójść do góry 50 łyżek. Tak, rozumiem. No, doniesiemy łyżki. Wcale mnie wkurza to na przykład, że muszę jedną łyżkę myć, bo zjadłem gulasz z papryką, po czym muszę ją myć, bo chcę zamieszać herbatę, po czym ją muszę myć, bo kisielu muszę ją myć, bo znów jakiś szlak może trafić, bo mamy jedną łyżkę wspólnie, no w jednym namiocie. Andrzej, ja ci poradzę, nie trzeba myć, wystarczy oblizać. Dużo jedząc, organizm nie wszystko przyswajał, tak? No były słynne, prawda, łuskane orzechy, które przyjemnie się jadło, no ale prawie w takim stanie zostawały też wydalone na zewnątrz, więc to... Natomiast schodząc w taką sytuację, pamiętam, żeśmy schodzili dosyć szybko, po 2 etapy w dół. Chyba 3. dnia już byliśmy tak niewiele powyżej lotniska w Lukli, więc już 3 kilometry niżej. No i nad jakąś taką ścianką obok grzeczki, na słoneczku, bo wtedy było już dobra pogoda się zrobiła. Oczywiście zimno, tak, ale bezwiecznie. No więc wszyscy żeśmy się rozebrali i tak się wystawiamy do tego słońca. A Robert Janik, nasz lekarz, trochę później schodził, zobaczył. Ale wystawa kości. No rekordzista właśnie był, rekordzistą był Robert Janik. On schudł 17 kg. Ja nie bardzo miałem z czego, więc tylko tam 5-6. No ale to było takie zdrowe schudnięcie, bo powiem szczerze, te kilka dni pobytu w Katmandu, no to poranne śniadanie, w zasadzie nie przerywając się, przechodziło do drugiego śniadania, potem do przedobiadku, do obiadku, przed kolacji i kolacji. Także lekarz kolei patrząc na nas, mówi, no słuchajcie, jak niemowlaki, po 0,5 kg dziennie przybywać. No ale jeszcze wróciliśmy do Polski w miarę szybko, więc tej wagi żeśmy nie nadobili. Krzysiek Żurek, jak mnie słyszysz, odbiór? Jeden odbiornik był w Ministerstwie Turystyki, a drugi był w naszej ambasadzie. I tak naprawdę mieliśmy obowiązek rozmawiać po angielsku z ambasadorem, żeby w ministerstwie mogli to słuchać.
No ale okazało się, że my oczywiście, rozmawiając z ambasadorem, słyszano nas też w Warszawie. To też zresztą było pewnym ewenementem i taką nietypową sytuacją, bo w Warszawie była jedna w Polsce taka najsilniejsza radiostacja lokowska na najwyższym punkcie, na wieżowcu w Warszawie, i oni, uzgodnione były terminy i nas odbierali. Ale też czasami była tak słaba propagacja fal, że Bogdan normalnie przychodził na morsem. Tak? I nadawał morsem, i oni odbierali morsem. W Warszawie się w pewnym momencie zorientowali, że musi być jakiś kontakt, że takie bieżące informacje są. Więc inni w końcu, radioamatorzy, wysłuchali, którą częstotliwość, wyłapali to. Oczywiście nie słyszeli nas, ale słyszeli odpowiedzi Warszawy, bo to było już bliziutko. No i w związku z tym podsłuchiwali te rozmowy. Także to się coraz bardziej rozpowszechniało, te łączności. Nieszczęście czy szczęście polegało na tym, że 17 lutego to był dzień Nowego Roku w Nepalu, bo to inny kalendarz buddyjski. No i ministerstwo nie pracowało. W związku z tym była próba utrzymania tej informacji, żeby najpierw jednak ministerstwo się o tym dowiedziało. No i potem musieliśmy się tłumaczyć, że my żeśmy rozmawiali ze szczytu, ale to tak wysoko, że w Polsce mają te same radiotelefony, co było w pewnym sensie prawdą, bo były momenty, że my żeśmy podsłuchiwali grupę beskidzką. To przedziwne, prawda, propagacja. I oczywiście oni nas nie słyszeli z radiotelefonu, ale my żeśmy ich słyszeli. No więc, że to że było zwalone na to, że to takie połączenie, oni nas podsłuchali i dali tą i uzupełnili, znaczy mieli informację wcześniej. A prawda była taka, że wtedy prawo pierwokupu tej informacji miał tak naprawdę Reuters przez kolejkę w Katmandu. No bo potem wszyscy od niego, od Reutersa kupowali tą wiadomość. A tu okazało się, że pap podał pierwszy i Reuters się awanturował, że musi kupować informacje, do której miał podobno prawo i pierwszeństwo. A i załagodziliśmy całą sytuację. Odbyło się spotkanie z królem Nepalu, z Bichendą, i dostał jeden z dwóch czekanów, które były na szczycie Everestu. Potem zwiedzałem parę lat później muzeum w tym starym zamku, na starym Pałacu Królewskim, tym, który niestety został prawie całkowicie zburzony w czasie trzęsienia ziemi parę lat temu. No i ten nasz czekan tam z podpisem za gablotą tkwił. To była pierwsza wyprawa, która nie relacjonowała, co się zdarzyło 2 miesiące temu. Tylko Bogdan Jankowski miał sobą radiostację taką amatorską i normalnie nawiązywał codzienną łączność, jak tylko była dobra propagacja, z Polską. Także ponieważ jeszcze 3 godziny 45 minut różnicy czasu, czyli o godzinie powiedzmy 2:30, tam, to tu była 9:00 i Bogdan mówił, co tego dnia Polacy zrobili na Everestie. To, gdzie się w tym jest obozie, co się zdarzyło, kto co przyniósł, jakie są plany na jutro. My żeśmy, i wtedy jeszcze były popołudniówki. I zarówno Ekspres Wieczorny w Warszawie i Kurier Polski, i w Krakowie wychodziło Echo Krakowa, to były popołudniówki, więc w związku z tym po południu pisano, co tego dnia zrobili Polacy na Everestie. W związku z tym to była transmisja jak na żywo. Pierwsza dla nas nowa sytuacja, pierwsza w ogóle w historii himalaizmu polskiego przynajmniej. No i w związku z tym sytuacja stała się głośna. Także jak wróciliśmy, byliśmy, powiedziałem, zaskoczeni i zszokowani taką reakcją, tak otwartą i tak powszechnie, powiedziałem, dostępną tej informacją, że Polacy byli na Everestie zimą. No ja nie przestawałem się wspinać, także to były kolejne wyprawy, kolejny etap. Przecież potem byłem na kolejne wyprawy 2 lata później na nową drogę na K2. Potem pojechałem na Yalunkang, jeden z wierzchołków Kanchenjengi. Także to nie było. No, bardziej zmieniło moje życie rok 89 i zmiana systemu w Polsce. Bo cały czas pracując na uczelni, ja nie zostałem zawodowym himalaistą, czyli alpinistą. W 89 roku wyjechałem na kontakt zawodowy do Syrii. Także płaczę to, co słyszę w Syrii. Ja tam całą Syrię zwiedziłem, bo pracowałem 2 lata przy wytyczaniu tunelu i takiego dużej zapory.
melioracyjny, taki duży projekt. Jak wróciłem do Polski, to już mnie wróciłem na uczelnię, zmieniłem pracę. No i na parę lat przestałem jak gdyby tak codziennie jeździć, czy co roku jeździć na wyprawy. No ale po paru latach góry się upomniałem i jak już i korona Himalajów była przez Jurka i Krzyśka zrobiona, to trzeba było zająć się koroną ziemi. No i udało mi się ten projekt w innych warunkach ekonomicznych, łącznie z górą Mount Vinson na Antarktydzie, dokończyć. No i zostałem pierwszym Polakiem, jednym tam, pierwszej 30 jestem na świecie, ale pierwszym Polakiem, który ma tą koronę ziemi, więc jak z Krzysiem występuje, to Krzysio, ja o Krzysiu mówię, to słuchajcie, koronowana głowa, korona Himalajów, a on do mnie, koronowana korona, korona ziemi. Także, a jak z Anią występuje Czerwińską, to Ania mówi, pierwszy Polak z koroną ziemi, a ja pierwsza Polka z koroną ziemi. No więc, tak sobie żartujemy. Halo, obóz drugi, tu baza, stołki, chodźmy. Halo, słyszycie? Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteś, Jorgiur? Nie słyszę!